No a teraz bardzo interesujący nas bieg. Czwórka mężczyzn wagi lekkiej. Polacy na torze drugim, na pierwszym Rosjanie. Dmitrij Ashin, Michał Berchow, Juri Psiennikow, Jewgeni Simcin. No i nasza czwórka, Sebastian Krajewski, Adam Rotek, Tomasz Zagórski i Paweł Cieszkowski. Na trzecim torze Serbowie. Nikola Selakowicz, Miloš Stanojewicz, Nenad Babowicz i Miloš Tomić. Z numerem czwartym reprezentanci gospodarzy. Włoska czwórka, Luca De Maria, Martino Goretti, Petru Zacharia i Armando Dell'Aquila. Na piątym torze reprezentanci Wielkiej Brytanii. Sam Skrymgour, Adam Freeman-Pask, William Fletcher i Jonathan Clegg. No i na szóstym torze Niemcy, Thomas Wilhaus, Christopher Herpel, Daniel Wisgott i Stefan Walat. Polska czwórka to jest nowa czwórka. Długa wagi lekkiej, bo do tej pory startowała ta czwórka w innym składzie i na biegłych igrzyskach olimpijskich, gdzie zdobyła srebrny medal, i na tych, gdzie niestety nie powiodło jej się. W Wałczu były 3 tygodnie temu eliminacje i ta młoda osada wygrała ze starszą osadą i dlatego reprezentuje nas na Mistrzostwach Europy. Tak, ta sytuacja z naszą czwórką wagi lekkiej trochę dziwna. Były tam, prawda, informacje, że oni mają nadwagę, zawodnicy mają nadwagę, mają problemy w przygotowaniach, no i start na igrzyskach zakończył się klapą, tak można powiedzieć. To są takie domysły, jak było naprawdę, to wiedzą zawodnicy i trener. Mhm. Może dajmy sobie spokój z takimi akurat rozważaniami, bo nie mamy na tyle wiedzy, żeby się o tym wypowiadać. No to zobaczmy w takim razie naszą nową czwórkę. No właśnie, przyszłość. Tak, młodzi zawodnicy. Sebastian Krajewski, niespełna 23 lata. Adam Rotek już skończył 23. Tomasz Zagórski 15 września, a więc wczoraj, skończył 21 lat. No i na razie na trzecim miejscu. No a Paweł Cieszkowski 2 lata od niego starszy. To więc przyszłość przed naszą czwórką. No i tak jak mówisz, początek bardzo obiecujący. Pierwsze 500 metrów. Wielka Brytania na prowadzeniu. Włochy na drugim miejscu. No i nasza czwórka na trzeciej pozycji. Oby, tak, na 2000. Ale to jest... Ale to już nie konkurencja, która już, nie będziemy już spekulowali, ale to jest konkurencja, która jest jeszcze bardziej wyrównana od dwójek. Mhm. Czyli tutaj może być tak, że wszystkie osady wjadą w sekundzie, a pierwsze 4 w pół sekundy. I... Polacy znakomicie. Się powoli bieg układa. Warto powiedzieć, że Włosi bronią mistrzowskiego tytułu sprzed roku. No ale przed rokiem w Bułgarii startowali w innym składzie. Z tej czwórki został teraz tylko Martino Goretti. Polacy fantastyczni. Na razie Wielka Brytania, Włochy poza zasięgiem.
ale to dopiero kilometr dystansu za nami, jeszcze dużo może się zmienić. To nie jest taka przewaga nie do odrobienia, bo to jest Łódź, tylko odległość Łodzi, ale to zobaczymy na trzeciej 500, jak to się będzie prezentowało, jeżeli będzie tak jak tutaj, że nasi zdecydowanie na tym trzecim miejscu, to jest nadzieja, że może i dowiodą ten medal do końca. No tak, piąty finał, który oglądamy. No w tej chwili Włosi przechodzą Brytyjczyków. Polacy na trzecim miejscu nadal. Nie tracą. Włosi, Brytyjczycy, Polacy. Tak wygląda pierwsza trójka. Za chwilę pomiar po 1500 metrach. Polacy zbliżają się do... Chociaż nie... Kamera nie jest prostopadle ustawiona do toru i... No ale bardzo dobrze, no. Są na trzecim miejscu i... Jeszcze troszkę. I trzymają to. Trochę szkoda, że to gospodarze walczą o chciałem powiedzieć, że nie widać naszych, ale widać. Może operator się skupił na Włochach. Tak, ale Serbowie są już blisko. Wydaje mi się, że tam się aż tak nie zmienia ta odległość. To jest 250 metrów do mety. Nasi mogą odeprzeć ten atak Serbów. Świetnie. No jeszcze kilka pociągnięć, Polacy. Nie no, wydaje mi się, że będziemy mieli medal, to już widać, bo jest za blisko do mety, żeby tam... No, mogą jeszcze złapać raka, ale nie sądzę. Drugie złoto dla Włochów dzisiaj. No niestety. A jednak. Chyba nie będę już nic mówił. Niestety. Zdaje się troszeczkę złym prorokiem. Serbowie zatem na trzecim miejscu. Szkoda, szkoda, wielka szkoda. Jeszcze po 1500 metrach Polacy na trzeciej pozycji. Wydawało się to, ta przewaga nad Serbami w miarę spokojna. Prawie 2 sekundy, no ale koniec końców znakomite ostatnie metry Serbów. No i to oni na trzeciej pozycji. Polacy na czwartym miejscu. Drugie, czwarte miejsce zatem dla naszej drużyny. Agnieszka Renc z Weroniką Deresz także były na czwartej pozycji, no ale one straciły zdecydowanie więcej do trzeciego, do brązowego medalu niż nasza czwórka wagi lekkiej. Nie lubimy mówić szkoda, no ale teraz to naprawdę tylko to możemy powiedzieć. Było bardzo blisko. Jeszcze będziemy mieli szansę na medale dzisiaj. Czwórka podwójna kobiet wystartuje w kolejnym biegu o medale. I zobaczymy ósemkę mężczyzn. Czyli jeszcze dwie szanse. 5 na razie zmarnowanych. Tak więc złoto dla Włoch.